Drodzy Państwo, za około 2 minuty odbędzie się pierwszy półfinał Mistrzostw Europy Kobiet w futsalu Federacji US. Mecz pomiędzy Galicją i Katalonią. Tak się złożyło w wyniku rozgrywek, że pierwszym półfinałem będą derby Hiszpanii, natomiast drugi półfinał to rozgrywka pomiędzy drużynami europejskimi. Bardzo długo celebrują zespoły rozpoczęcie tego pojedynku, ale nie ma się co dziwić, jest to bardzo ważny mecz dla obydwu drużyn. Oczywiście stawką jest jutrzejszy finał. Thank you.
Witamy dwa zespoły. Jest sędziów, który na pojedynku. Drodzy Państwo, w roli gospodarza tego pojedynku drużyna Galicji. Panie i Panowie, hymn Narodowi Galicji. Ladies and gentlemen, the national anthem of Galicji. Fraguas Canavit.
z numerem 5 Anna Rivera Chavez, z numerem 6 Carmen Perez Andrej, z numerem 7 Laura Perez Tesuro, z numerem 8 Lucia Alvarez Fernandez, z numerem 9 Sonia Paquios Ferreiro, z numerem 10 Ira Saeta Alvarez, z numerem 11 Maria Rego Edreira, z numerem 12 Natalia Paquios Ferreiro. Trenerem drużyny jest pan Eduardo Lago Varela. Drużyna gości, reprezentacja Katalonii. Z numerem 1 Marta Vilaro Pacheco. Z numerem 2 Mariona Casas Rodal. Z numerem 3 Alicia Guidino Rodriguez. Z numerem 4 kapitan zespołu Laia Vidal Barcelo. Z numerem 5 Karolina Olivia Albros. Z numerem 15 Neus Rosinol Menhom. Z numerem 7 Monika Masera Unil. Z numerem 8 Maria Xandri Casas. Z numerem 9 Maria Jimenez Diaz. Z numerem 10 Patricia Jimeno Ferreira. Z numerem 14 Mirelia Randura i Virgili. Z numerem 16 Fernanda Strej-Pianta oraz Anna Hilgols-Seralbo i Krystyna Kabdelina-Grau. Pierwszym trenerem drużyny jest pan Antonio Marszał Cuenca. Sędziować to spotkanie będzie trójka sędziowska. Pani Nadjeżda Ulianowska, Rosja. Pan Paweł Sikora, Republika Czeska. I pan Plamen Bożidarow, Bułgaria. Półfinału, natomiast mecz o trzecie, czwarte
oczywiście drużyna, która ten pojedynek przegra. Tej odmianie podstawą
faulu w jednej połowie dla danej drużyny oznacza karę rzutu karnego przy następnym kolejnym popełnionym przez zawodników tej drużyny. Thank you.
wspomniała Klaudia. Teraz wspomniała Klaudia. Zawodniczka z numerem 10. Ilia Santa-Luares. Kolejne przewinienie.